Stowarzyszenie imienia Ireny Warakomskiej zapowiada kontynuację międzynarodowych mistrzostw szachowych. Turniej przebiegł bez zakłóceń, odbył się w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Entuzjastyczne komentarze uczestników memoriału przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Szachiści chwalili go na wszelkie możliwe sposoby. Mamy informacje na Facebooku, na maila, dostajemy informacje telefoniczne również, że jest to jeden z najlepszych turniejów w Polsce. Najlepszy turniej szachowych w Polsce. Goście z zagranicy, ogromne uznanie na nasze ręce składali za właśnie organizację tego turnieju. Podobno, nie gram w szachy, podobno komfort gry w hotelu Velvet na salach klimatyzowanych przy temperaturze 20 paru stopni na zewnątrz. No niesamowity. Turniej, jak wiadomo, zorganizowany został przez rodzinę państwa Warakomskich. Również szachiści przyjeżdżali do nas całymi rodzinami. Najmłodszy uczestnik turnieju miał 4 miesiące, Kazio Bartel. Serdeczne pozdrowienia. Główna część turnieju w samym tylko hotelu Velvet odbyła się z udziałem 200 zawodników o międzynarodowej renomie. 14 arcymistrzów w Openie A. To się nie zdarza. Na przykład teraz turniej w Polanicy, na którym było 4 arcymistrzów, tak? A Polanica jakby toczy się od kilkunastu, chyba kilkudziesięciu lat. Codziennie odbywano jedną, czasem dwie rundy. Najlepszy okazał się 19-letni Ukrainiec Wladimir Wotoszko. Drugie miejsce zajął Krzysztof Jakubowski, związany z klubem Jawena Hańcza. Kiedy mama była prezesem klubu, Krzysiek grał u nas i to też taka super niespodzianka, że przyjechał, że zajął te drugie miejsce, przyjechał z rodziną. Szachiści już nie mogą doczekać się kolejnej edycji turnieju. Już wiadomo, że ich życzenie zostanie spełnione. Trwają już nawet pierwsze rozmowy na temat drugiego memoriału imienia Ireny Warakomskiej. To, co się wydarzyło przez te 9 dni dla nas, było bardzo budujące, to bardzo nam pomogło. No i dało kopa na następny rok.